Siema. Zachrypnięty trochę, bo ostatnio bierze mnie lekkie przeziębienie. Wyruszam właśnie w porannego tripa do roboty. Jak widzicie, w sumie mamy pierwszą część marca, pierwszą połowę marca i trochę pada. Jest trochę mokrawo. Ale robi się nieciekawie z tego względu, że wirus COVID, czy COVID-19, czy SARS-CoV-2, czy koronawirus, jak to ludzie różnie nazywają, sieje spustoszenie. A mianowicie sieje spustoszenie w organizacji imprez masowych. I tak oto tym sposobem odwołane zostało otwarcie, oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego tutaj u nas na Pomorzu, które regularnie przez księdza Maślaka było organizowane w Sobowidzu. Oczywiście znajdą się osoby, które uważają, że to jak najbardziej była dobra decyzja, ale też są zwolennicy zdania, że jednak to jest sianie niepotrzebnej, no na czerwonym, miłe panie, że to jest niepotrzebne sianie paniki. Zwłaszcza, że u nas na Pomorzu jeszcze ani jednego przypadku nie było co do kowa. I na przykład jadą po odbiór długopisu. A tutaj na tym skrzyżowaniu dzisiaj rano, no nie wiem, dobrą godzinę temu miał miejsce wypadek z udziałem motocyklisty naprzeciwko McDonalda. McDonalda mam na wskroś po przeciwległej stronie. Na czerwonym jeżdżą, więc Hyundai na czerwonym pojechał. A po drugiej stronie jakoś. Także już się pojawiają też historie typu: o, na mnie za wcześnie, na rozpoczęcie sezonu, zawsze wszystkim to powtarzam, że ktoś głupi, nieodpowiedzialny. Nie biorą sobie ludzie do bani, że nie wszyscy tak jak oni otwierają sezon w połowie kwietnia, jak jest, nie wiem, 15-20 stopni i lampa pełna słońce, tylko jeżdżą cały rok na moto. Jeżdżą do pracy albo lubią jeździć, nie mają z tym problemu. Także no, nie czaję. No ale tak już będzie i jest, niestety. Chociaż powiem wam, że ostatnio mną wstrząsnęło grubo. No bo, no jak wiecie, jak pojawia się odrobina słoneczka, temperatura trochę wskoczy na wyżej, no tam koło 10 stopni albo nawet więcej na plus, to właśnie ci ciepłolubni wychodzą na moto i oni zaczynają szaleństwo. A powiem zaraz po zmianie światła. Także wychodzą śmiałkowie, którzy zazwyczaj preferują właśnie suche warunki, ciepłą pogodę, oponka się klei, wszystko jest miód i szarżują, i pałują, i chochlują maszyny, bo pół roku trzymali je w garażu pod kluczem, więc ciśnienie rośnie. Mają wielką, nieodpartą chęć, pokusę do odkręcania i tak robią, i tak czynią. No i dotarł do mnie filmik przez youtubera zamieszczony Piston. To jest typ z Francji jeżdżący na Duke'u 390 bodajże.
i chłopak sobie jechał z kumplem prostą szosą, trochę pałował, jechał 150, ale nie spodziewał się tego, co go zostało z naprzeciwka, bo wpadł na bandę trzech typów na ścigach, którzy lecieli, no przypuszczam, że grubo, ponad dwie paki, także no mijanka była przy takiej prędkości, że bez zwolnionego tempa nie jesteś w stanie ogarnąć w ogóle, co się stało. Jeden typ mu śmignął z lewej, a potem za dwoma typami się prześliznął dosłownie środkiem, między. No ja wam powiem, ja bym miał niezły kisiel, miałbym brązowo w gaciach, nie? A co gorsza, właśnie jeden z tych rajderów tej trójki na zielonej kawie chwilę dalej zaliczył dzwona. Także szanowni, mili, ci, którzy nie jeżdżą regularnie, no bo no dla mnie to jest codzienność, jazda na przykład w taką pogodę, w deszcz, jest niecałe 10 stopni. Po prostu jeżdżę, już dla mnie nie ma tych emocji takich dzikich z otwarcia sezonu, więc jeżdżę sobie spokojnie. Ale no wiem, że są po prostu maniacy prędkości i tych, których porywa szaleństwo, którzy nie potrafią okiełznać swoich wielkich naprawdę emocji. I no, głównie mówię do was, nie? No, pilnujcie rolgazu, nie szalejcie z tym rolgazem. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie pora. Wiem, że jest wielkie ciśnienie, że macie wielką ochotę pociskać, że czasami szosa wygląda na piękną, suchą, ale tak w rzeczywistości nie jest. Często szosa jest brudna, tak jak dzisiaj. Padało cały czas trochę kropi, pełno jest syfu. Nawet jak jest wyschnięta szosa, to ten syf leży na drodze. Asfalt jest wciąż zimny. Pamiętajcie też, opony macie letnie. Producenci zaznaczają, opona letnia. Więc niektóre nawet marki opon średnio kleją w deszczu, a co dopiero przy niskich temperaturach. Więc miejcie to na uwadze. Ci, którzy jeżdżą całosezonowo, pozdrawiam, a ci, którzy otwierają sezon, to życzę im ostrożnej jazdy, bezpiecznej przede wszystkim jazdy. No to tyle. To pozdrawiam, dojeżdżam już do celu. I co? Do następnego razu. Narka.